Siema, ponownie przy kawie Was witam. Teraz chciałem z Wami, że tak powiem, porozmawiać o tym, co w akwarystyce się czyta, a właściwie co się powinno czytać, a czego nie powinno. To będzie kolejna seria, którą z Wami mam zamiar, że tak powiem, odbyć. Z tego względu, że akwarystycznych pozycji jest dosyć sporo. Nie wszystkie są dobre i nie wszystkie są stricte o hodowli ryb. Dzisiaj zajmiemy się takimi pozycjami, które o hodowli za wiele nie mówią, ale mówią nam za to dosyć sporo o historii naturalnej i o życiu pod wodą. Pierwsza z tych książek to będzie książka Monarchowie Mórz. Ci, którzy mnie obserwują na Facebooku, wiedzą, że jakiś czas temu podniecałem się tą książką. Wciągnąłem ją po prostu dosyć szybko, bo jest naprawdę dobra. Ciężko się to czyta. Nie mówię, że to jest lekka książka, z racji tego, że bardzo dużo jest informacji, które trzeba sprawdzać w internecie. No bo nie każdy jest specjalistą od głowonogów, który, że tak powiem, wszystko chwyta w lot. Ja specjalistą od głowonogów na pewno nie jestem i połowę tych informacji, które tutaj wyczytałem, musiałem sprawdzać, z tego względu, że autor zakładał, że ktoś już jakieś pojęcie ma. Przynajmniej tak to wygląda. Ale naprawdę ilość informacji o głowonogach w tej książce jest olbrzymia. Jeśli macie czas i chęć przeczytać coś ciężkiego i dowiedzieć się naprawdę sporo rzeczy o podwodnym świecie, to zdecydowanie polecam tą książkę. A kolejną książkę, którą jeszcze nie dokończyłem, to jest książka Helen Scales o przygodach pewnej pani, która podczas nurkowania spotykała bardzo dużo różnych dziwnych zwierząt i opowiada wam nam właśnie o tym, co pod wodą można spotkać i troszkę o behawiorze, ogólnie o rybach. Jest to książka porównywalna z bardzo starą polską książką Jak żyją ryby. Nie wiem, czy ja już to wam mówiłem, ale najlepszą pozycją, jeśli chodzi o polską literaturę do tej pory wydaną, moim zdaniem jest Jak żyją ryby. Jest to książka, która powstała już ponad 30 lat temu. Nie straciła na wartości do tej pory. Jeśli chodzi o behawior i o różnorodność gatunków, które zostały tam przedstawione, jest to naprawdę mega dzieło. Jak żyją ryby jest to zdecydowanie jedna z moich książek, które najwięcej razy w życiu przeczytałem. Tak licząc od dzieciństwa, bo pierwszy raz ją przeczytałem chyba jak miałem 5 lat, jak się nauczyłem czytać w ogóle. To była jedna z pierwszych książek. Jedni czytali elementarze, drudzy Jak żyją ryby. No sorry, tak to bywa. Książkę tą miał akurat mój wuja i ja u niego ją zacząłem czytać. Pożyczyłem ją i przeczytałem i to była właśnie książka, którą pierwszą sobie tak wydukałem z wszystkich książek, jakie w życiu przeczytałem. Wtedy oczywiście czytać tak za bardzo nie umiałem, więc czytanie tej książki zajęło mi ładnych parę miesięcy, ale nadal do niej wracam i co jakiś czas sobie ją czytam kolejny raz od nowa, z tego względu, że po prostu pamięć jest zawodna i niektóre rzeczy się zapomina. Książka Helen Scales ma bardzo dużo też informacji, które znajdziecie w książce Jak żyją ryby, z tym, że to jest wiedza w miarę świeża. Ona została napisana niedawno, zaraz wam powiem, który to był rok wydania. W 2018, także świeżynka, dosyć świeżo napisana książka z bardzo dużą ilością informacji o rybach z wszystkich grup. Więc jeśli ktoś się pasjonuje rybami, zdecydowanie polecam, bo nie samą hodowlą człowiek żyje, a behawior zdecydowanie pomaga nam w rozmnażaniu ryb i jeśli dowiecie się, jak żyją ryby pod wodą, będzie też wam łatwiej je rozmnażać. Jak pracowałem w ichtyotropiku, to Uwe Szac mówił, że żeby rozmnażać ryby, trzeba mieć poczucie. Wtedy za bardzo nie rozumiałem, o co mu chodziło, bo on takim łamanym polskim mówił. Ale powiem wam, że teraz w 100% rozumiem to, co on chciał przekazać. Poczucie do ryb to jest w moim odczuciu takie zdolność wczucia się w rybę. Zdolność
bycia rybą przez jakiś czas w swoim umyśle i myślenia jak ryba. To ułatwia w sposób dosyć duży dobranie parametrów wody, wybranie takich czynników fizycznych i chemicznych, które mogą mieć wpływ na rozmnażanie. No i oczywiście też powoduje, że łatwiej jest rozwiązywać problemy w akwarium, z tego względu, że myśląc jak ryba, możemy łatwiej wykryć to, co tej rybie może przeszkadzać. Ale tego trzeba się nauczyć. Nauczyć przede wszystkim czytając o rybach i obserwując ryby. Samym czytaniem się nie nauczycie, ale czytając i obserwując dużo swoje akwaria, możecie doznać tak zwanego poczucia ryb. A jak będziecie potrafili poczuć rybę, to poradzicie sobie z rozmnażaniem wszystkich gatunków. Na razie.